Mr. Beasta mogą kojarzyć absolutnie wszyscy. Bo to ten youtuber, który zarabia na rozdawaniu pieniędzy. Who's that? I know. I ten finansowy recykling okazał się znakomitym przepisem na sukces i dziesiątki milionów wyświetleń. To brzmi jak jakiś absurd, ale to rozdawnictwo jest w praktyce jego biznesplanem. Ale czy może być w tym coś złego? Czy ktokolwiek może mieć cokolwiek przeciwko temu, że pomaga on swoim kolegom, różnym losowym osobom, swoim widzom, albo naprawdę potrzebującym? Czy ktoś może mieć coś przeciwko temu, że Mr. Beast sfinansował ratującą wzrok operację tysiącowi osób z całego świata? Otóż okazuje się, że jak najbardziej tak. Mr. Beast nie musi być do końca taki idealny, jak lubi malować go mainstream. Bo jak każda osoba publiczna, ma on swoich zaciętych zwolenników oraz swoich zagorzałych przeciwników. I w tym właśnie filmie chciałbym skupić się na opisaniu tej internetowej minidramy, która miała miejsce jakoś na początku tego roku, w której to wizerunek tego youtubera został zakwestionowany. I na wstępie chciałbym tutaj od razu zaznaczyć, że będę starał się być możliwie obiektywny. Uważam po prostu, że argumenty obu stron są na tyle ciekawe, że warto je wysłuchać, bo ta zaciekła internetowa dyskusja naprawdę daje wiele do myślenia. Ale jeśli dokładnie chcecie dowiedzieć się, o co tu chodzi, zapraszam do oglądania. Mr. Beast to zdecydowanie jeden z największych i najbardziej wpływowych YouTube'owych twórców na całej platformie. Swoją sławę zyskał na robieniu rzeczy na pozór niemożliwych, takich jak liczenie do jakichś ogromnych liczb, albo oglądanie tego samego filmiku, słuchanie tego samego dźwięku w kółko przez kilkanaście godzin. I to może wydawać się bardzo głupie, ale to dało mu na tyle dużo rozgłosu, że przyszli do niego pierwsi reklamodawcy i on w skrócie pieniądze od tych pierwszych reklamodawców dał bezdomnemu. I dokładnie to okazało się idealnym przepisem na sukces. Bo wtedy właśnie sam Mr. Beast zaczął proces Mr. Beastyfikacji internetu, gdzie w internetowych filmach typu game show pieniądze sypią się wręcz z ekranu. Wszystko to dla losowych przychodniów, jego losowych subskrybentów albo innych szczęśliwców, którzy akurat trafili na walizkę Mr. Beasta z 10 tysiącami dolarów. Tego typu content okazał się maszynką do robienia pieniędzy i Mr. Beast posiada dzisiaj 158 milionów subskrybentów, a mowa tylko o jego głównym jednym kanale, nie wliczając w to całej sieci innych. Jego działalność jest wyceniana na miliardy dolarów, a wszystko to osiągnął skromny chłopak z Kansas. Amerykański sen, od zera do milionera. Chciał być multimilionerem youtuberem? To nim został i takie tam. I choć przez lata internetowej działalności jego wizerunek jako twórcy może wydawać się niepodważalny, nieskazitelny i wręcz idealny, jak na współczesne medialne standardy, z początkiem obecnego roku 2023 niektóre osoby zaczęły dostrzegać pewien głębszy, systemowy problem w jego niektórych filmach. Bo to właśnie w styczniu 2023 Mr. Beast opublikował jeden z bardziej kontrowersyjnych filmów w swojej dotychczasowej karierze. W materiale zatytułowanym Tysiąc niewidomych wreszcie widzą pierwszy raz wywołał niemałą burzę w sieci. Według niektórych wkurzanie się o ten film to absurd, a dla innych coś w pełni logicznego i podstawowego. Bo to właśnie w tym materiale Mr. Beast w swoim oryginalnym, game showowym stylu zwraca ludziom to, co zabrała im natura. I tysiącu chorym na zaćmę osobom finansuje operację przywracającą im wzrok. Przy okazji niektórym opłaca studia, innym daje 10 tysięcy dolarów na piwku, a jeszcze innych wyposaża w samochód elektryczny marki Tesla, no i tak się żyje. Czy kiedykolwiek można by w ogóle mieć cokolwiek przeciwko temu multimilionerowi, który dzieli się większością tego, co zarobi z innymi, potrzebującymi osobami? Otóż jak dowodzi odbiór filmu, który właśnie nakreśliłem? Można. Widzowie tego filmu na YouTubie byli bowiem absolutnie podzieleni co do tego, że Mr. Beast z filantropii zrobił w zasadzie show i dość nietypowy sposób na jeszcze większy zarobek. A przynajmniej takie są argumenty jego przeciwników. Już dokładnie wyjaśniam, o co chodzi. W internecie niemal natychmiast pojawiły się artykuły i tweety, które publicznie krytykowały Mr. Beasta za ten film. Przede wszystkim krytyczne głosy dotyczyły głównie tego, że taki materiał jest przykładem systemowego ableizmu, czyli dyskryminacji i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych. Oto dla przykładu niektóre z głównych argumentów autora bardzo długiego tekstu na ten temat na TechCrunch. Mr. Beast ignoruje różnorodność doświadczeń i potrzeb niewidomych ludzi, traktując ich jak ofiary i obiekty litości. Promuje on też narrację, że niewidomi ludzie muszą być naprawieni lub uleczeni, aby być szczęśliwymi i wartościowymi. Mr. Beast nie uwzględnia społecznych i strukturalnych barier, z którymi borykają się niewidomi ludzie, takich jak brak dostępu do edukacji, pracy, transportu i usług publicznych. Nie konsultuje się on też bezpośrednio
bezpośrednio z niewidomymi ludźmi, ani organizacjami reprezentującymi ich interesy, lecz wykorzystuje ich bezpośrednio do własnej korzyści i sławy. Artykuł autorstwa niewidomego dziennikarza Stevena Aquino kończy się krótkim, ale mocnym apelem do MrBeasta i innych twórców, że należy być bardziej świadomym i odpowiedzialnym za sposób, w jaki przedstawiają niewidomych ludzi i inne grupy marginalizowane. Ale to nie jedyny hot take na ten, jak widać, kontrowersyjny temat. Krótko potem na stronie USA Today pojawił się kolejny artykuł, który próbował elaborować na temat tego, czy MrBeast jest rzeczywistym filantropem, który chce dobrze dla ludzi, czy tworzy on taką szopkę w zasadzie wyłącznie pod publikę. W artykule możemy poczytać też różne tweety internautów, którzy sugerują, że prawdziwy altruizm nie potrzebuje oka kamery i nie potrzebuje tak skonstruowanego filmu na YouTubie. Do całej sprawy odniósł się też końcowo sam MrBeast, tweetując: Twitter, bogaci powinni pomagać innym swoimi pieniędzmi. Ja? Okej, użyję swoich pieniędzy, żeby pomagać ludziom i obiecuję, że do końca moich dni oddam wszystkie pieniądze. Twitter, MrBeast jest zły. I końcowo, to też jest prawda. Kto jak kto, ale MrBeast stara się zachować taką moralność w tych filmach. Stara się je robić jak najlepiej i w granicach tego, co społeczeństwo akceptuje. Pomógł on w końcu temu tysiącowi osób, których normalnie nie byłoby stać na taką operację. A jego rolą nie jest zmiana systemu, która uniemożliwia tym najbiedniejszym częściom społeczeństwa wykonanie takiej operacji. W linku w opisie pod tym budzącym niespodziewane kontrowersje filmem podał on nawet adres do fundacji, którą można wesprzeć, jeśli chcemy uratować wzrok większej ilości osób. I to tak naprawdę jedyne i najlepsze, co mógł zrobić. Argumenty pokroju tego, że mógł to zrobić po cichu, bez takiego filmiku, również nie mają do końca sensu wobec tego, że MrBeast zarabia na tych filmach ogromne pieniądze, które potem przeznacza na podobne projekty. I w taki sposób ma cały oddzielny kanał opierający się wyłącznie na filantropii, z którego wszelkie przychody idą właśnie na takie szlachetne cele. Na sfinansowanie innych dobroczynnych filmów oraz utrzymanie banków żywności, które stworzył. To wszystko wygląda bardzo dziwnie, ale taki jest już nasz ukochany późny kapitalizm. Niektórzy przez dziesięciolecia biedują i ledwo wiążą koniec z końcem, by nagle w ułamku sekundy ich życie odmieniło się przez to, że jakiś influencer dał im szansę, dał im teczkę z grubą ilością jakiegoś papieru. I owszem, można mieć wobec tego mieszane uczucia, ale to nie jest wina MrBeasta, że tak po prostu wygląda świat, że tak wygląda teraz życie. Cała ta sprawa, wyraźniej niż wszelkie inne, pokazuje, po jak cienkiej granicy stąpają influencerzy i inne wpływowe osobistości. Jaka odpowiedzialność na nich w zasadzie spoczywa? Wszystkie takie osoby są w praktyce na granicy wpadnięcia w jakąś niekończącą się dramę i wystarczy jedno potknięcie, jeden źle wykalkulowany ruch, aby doszczętnie zniszczyć swój wizerunek. Stracić lata ciężkiej pracy swojej i swoich współpracowników i można z takich spraw wyjść z twarzą, można przepraszać, można się nie przyznawać albo można nie widzieć problemu, ale jeśli coś się zepsuje, to reszta leci jak domek z kart. Ta sprawa nie zniszczyła oczywiście wizerunku MrBeasta, jego internetowego imperium, ale jest to jedynie kwestia tego, kiedy i z jakiego powodu coś takiego znowu nastąpi. You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain. Istnieje cała masa przykładów, w jaki sposób najróżniejsi youtuberzy narazili się na znaczną, często rujnującą ich kariery, ich zasięgi, krytykę. A wszystko to przez drobne lub większe potknięcia. Pozwólcie, że zamienię się tutaj na chwilę w kostkę. Za mną nagle pojawi się wielka, idąca w dół czerwona strzałka, obok jakiś napis -97% i przejdźmy do rzeczy. Tak na przykład niegdyś największy, choć obecnie wciąż wybitnie sławny youtuber PewDiePie miał swoją małą przygodę i spiralę dramy po tym, gdy powiedział N-słowo na filmie. Nie do końca zdając sobie sprawę z tego, że ludzie będą mu to przez następne lata do końca jego dni wypominać. Popularny amerykański vloger Logan Paul miał też swoje negatywne 5 minut po tym, gdy zrobił filmik z japońskiego lasu z... no... ludzi, którzy już nie... co w samej treści tego, co on tam robił, było niesmaczne. Look at this. Mini Logan Paul. Medium. A z innych bardziej współczesnych przykładów, amerykańskiemu kanałowi Commentary prowadzonemu przez podupadłego edgelorda iDubbbza odbijają się czkawką jego kontrowersyjne wypowiedzi sprzed lat, gdy teraz chce on być postępowy, wyrozumiały i family friendly, zmieniając się w typ twórców, którymi w przeszłości absolutnie się brzydził. Dajcie znać, czy chcecie materiał typu kostka na jego temat. Myślę, że w Polsce ludzie mają to gdzieś, ale to jest całkiem ciekawy przykład. I tak. Tytuł tego filmu jest lekkim clickbaitem. Jestem w pełni świadom, że nawet gdyby MrBeast wykorzystywał tych niewidomych, i tak wciąż miałby wierną rzeszę fanów, która pójdzie za nim w ogień i skoczy z okna. Dramy różnych twórców, które tutaj podałem, również skończyły się dla nich dobrze. Wszyscy po paru dniach, paru tygodniach, a w najgorszym wypadku po paru miesiącach, zapominają o tym, że coś takiego miało miejsce. A oni wciąż mają gwarantowane wyświetlenia i współpracę reklamową. W najgorszym wypadku tracą oni subskrypcje i wyświetlenia, ale to często jest nieznaczne. Jak jest mniej wyświetleń, to jest mniej pieniędzy. Czyli standard życia musi zejść na dalszy plan, żeby odbudować to wszystko. Mam wrażenie, że dla wielu to jest
najbardziej dotkliwe, nawet bardziej niż wszelkie inne efekty tego typu skandali. Bo najbardziej przerażające wydaje się patrzeć po prostu, jak lata ciężkiej pracy, lata wspinania się na szczyty płoną właśnie. I jedyne, co możecie robić, to obserwować, jak to płonie. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle słyszeliście o tym, czy was to ugryzło, czy uważacie, że filantropia i altruizm Mr. Beasta jest rzeczywiście szczerym działaniem, czy jest to tylko udawana szopka dla wyświetleń? A może jest to taka w miarę racjonalna, inteligentna i moralna hybryda, aby zarobić jak najwięcej, ale mieć potem pieniądze na kolejne tego typu filmy. Trzymajcie się tam w tym internecie. Dziękuję bardzo.